Właśnie siedzę w swoim nowym samochodzie i zaraz pójdziemy na wyścig z Barem, który jest na mnie bardzo wkurzony. Tylko najpierw musimy uciec z tego więzienia, ponieważ w tamtym miejscu czeka na nas Bary, z którym zaraz pójdziemy na wyścig. Ale widzę, pamiętajcie, bez ciąpeczki, w której się bardzo boję. No właśnie, zostawcie tą łapeczkę, a my w tym momencie przechodzimy przez te drzwi. Okej, udało mi się jakoś otworzyć. Po lewej stronie mam poprawić, są lasery, Simon, co to jest? Dobra, Jerry, przecież spróbuję pierś, dlatego let's go. Ej, gdzie ty? O, dobra, no trzeba naprawdę bardzo uważać, bo one właśnie pocięły, Simona. Ja przychodzę tutaj, teraz ten bieg. Sobie na dół, szybko biegniemy od tego miejsca i chyba zaraz uda mi się stąd wydostać. Ostatni jest właśnie przy nami i jestem na miejscu, Simon, tylko twoja kolej. No czekaj, Jerry, teraz zrozumiałem, aby tu zwolnić jakby. Na pewno do środy, bez problemu. Ja już te drzwi nam tutaj otworzę, pyk, a ty jesteś na miejscu i teraz możemy podnieść swój własny samochód. Furka. No właśnie, zobacz, możemy się to zmienić normalnie. I otwieramy sobie tą bramę, bierzemy rakietnicę i jedziemy na wyścig, który zaczyna się właśnie w tym momencie. 3, 2, 1 i jedziemy. A Bar jest po mojej lewej stronie i muszę do niego strzelać. Dobra, pierwsza rakieta, bum, wystrzelona. Lecimy sobie teraz z kolejną i chyba zaraz go normalnie rozwalę, ale to jest epickie. A Simon, jak tobie idzie? Czyli ja już mam połowę HP u niego. No właśnie, okej, ja już mu kawałek zbiję. Wjechał mi w samochód, a dopiero go kupiłem. Co on mi teraz robi? No, co ty robisz, Bary? O nie, Bary, masz to przyromane. Teraz kolejne rakiety w niego strzelamy. Jedna, druga i jeszcze jedna na samym końcu, bum. Teraz się chyba mega wkurzył, bo znowu wjechał mi w auto. Ej, dobra, on naprawdę mega dziwnie jeździ. Mam nadzieję, że teraz go rozwalę, bo już dość tego powoli. A zostały nam ostatnie strzały, żeby go wyrzucić z tej drogi. Co teraz powiesz na to, Bary? Ej, dobra, nie wierzaj we mnie. Ej, on jest zaraz z drogi, wróćcie, Sam, uważaj na niego. O, wiesz to, Jerry, czekaj, już go mam prawie. Ja też go prawie mam, ostatnia rakieta i chyba nam się udało teraz. Zajeżdżamy już do samego końca tej ulicy. I co się teraz stanie? Właśnie zwalnia, widzę nawet ciebie przede mną. No i co powiesz na to, Bary? Przegrałeś, wyścig i spalił mu się normalnie samochód. Tej Samu, czy ty to wiesz, co tu się dzieje? Dobra, wyskakuj teraz stąd. O! Zobacz, co tu się dzieje. Ej, cała fura mu się rozwaliła. Dobra, Samu, zaraz do ciebie przyjdę, ale ty on wygląda naprawdę okropnie, a my teraz musimy uciec całkiem Jerry, z tego więzienia. Jerry, przyprowadzę tu kogoś innego. Dobra. To co takiego chcieliśmy pokazać, Simon? Jerry, zobacz na to, co jest w tym miejscu, a bardziej kto? Ej, tu jest policjant jakiś i właśnie kradniemy jego kluczyk. Co, chciałbyś go odzyskać? Chyba już go nie dostaniesz, bo my teraz wchodzimy sobie do góry i mamy taką już tajną wentylację, którą oczywiście musimy sobie rozwalić, więc bum, zniszczona, żeby zeskoczyć sobie na dół jeszcze niżej. I chyba jesteśmy w toalecie. Samo chciałbyś skorzystać z toalety, bo to jest dopiero początek naszej Jerry, wyprawy. Oczywiście, że tak, dlatego zaraz patrz, co tu jest, musimy otworzyć kibelek. Okej, dobry. Okej, sprawdzamy sobie pierwszą i tutaj jest faktycznie zwykły kibelek, tylko ktoś chyba go zapchał i nie spuścił wody. Wow. Drugi sobie ominiemy i dalej mamy, o, Barego, który sobie tutaj korzysta z kibelka. No, i nas przepraszamy. Sam... O, bardzo przepraszamy. Nie przepraszamy, przed chwilą zniszczył mi samochód, więc to pewnie powinna być dobra kamina. I mamy tutaj trochę ziemi, ej, dobra, chyba trzeba podnieść tą łopatę i wykopać na dół sobie taką dół. Kopiemy tunel, Jerry, okay. Kopać tunel. Kopiemy, cyk, jeszcze tutaj jeden i gdzie my teraz podniemy? Ej, dobra, mega długo już kupię. Mam nadzieję, że zaraz gdzieś uda nam się dokopać. I czym jesteś właśnie w podziemiach? To miejsce wygląda naprawdę bardzo strasznie, ale mam nadzieję, że nie wpadniemy do tej lawy, więc Simon, bardzo polutku wskakuj tutaj. I już zaraz powinniśmy być na samym końcu, a przed nami jest jeszcze mega straszny most, który wygląda, jakby miał się zapaść pod nami. Więc czy chciałbyś pójść pierwszy i może sprawdzić, czy przypadkiem... Tak się mega się boję, ale teraz próbuję. Dobra, pójdę razem z tobą teraz tutaj. Ej, uważaj! Nie, Simon! Spróbuję jeszcze raz, ale przez ciebie spadłem. Przepraszam, nie wiedziałem, że to pęknie. No właśnie, dobra, ja też nie wiedziałem, więc się takiego nie stało. Udało mi się stamtąd wydostać i teraz wchodzimy do jaskini, która jest jakąś czaszką ogromną. Zaczyna się robić coraz straszniej. Ej, zatrzymaj się, są kolce! Prawie w nie spadłem normalnie, to było troszeczkę straszne, ale już zbliżamy się do jakiegoś ogromnego tunelu. I jak na razie, to nic tutaj nie widać, więc możemy sobie... Jerry, leci! Ej, kulka jakaś tu leci teraz ogromna, uważaj na nią, Simon, prawie wpadliśmy, więc idziemy sobie teraz jeszcze dalej. I czy uda nam się od razu przejść do samego końca? Ja bym nie, spróbował. Nie próbuj, Jerry. Jak no i dobra, może nie próbuję faktycznie, bo prawie mnie uderzyła i już teraz na pewno uda nam się tutaj dobić, żeby wejść po jakiejś ogromnej drabinie na samą górę. I co takiego tutaj będzie? Ej, czemu się znowu zmieniłem w samochód? Co to jest? Ej, robię wyścig! O, dobra, uciekamy sobie przed nim. Czy to jest jakieś przejście? Chyba możemy sobie tutaj odpalić jakąś windę, chociaż nie za bardzo widzę, żeby coś tutaj do mnie przybiegało. Czyli bo trzeba tutaj jakby, chodź za mną! Dobra, to ej, czekaj, bo to jest ten policjant, który próbuje mnie złapać. Ścigam się z nim cały czas naokoło, ale teraz muszę skręcić w lewo i w prawo, żeby przejechać na te schody. Udało nam się. Dobra, to było dosyć proste. Myślałem, że będzie troszkę ciężej, ale kolejny Bar jest właśnie w tym momencie pokonany. A teraz mamy schody, które są naprawdę bardzo zniszczone. Ale Jerry, to nic do tego, chodź do góry. Dobra, masz rację, już jesteśmy na samym szczycie, żeby przejść sobie teraz do tej windy i mam wrażenie, że zaraz wyjdziemy sobie chyba na powierzchnię normalnie, więc... Jerry, patrz na to, tu trzeba kliknąć, by się włączyło, kliknę. Okej, okay, dobra, ja też to kliknę. Ej, co się tu... Ej! To chyba jednak nie był zbyt dobry pomysł, Simon. Prank, Jerry, ty prank. No to naprawdę bardzo dobry prank, ale chociaż teraz udało nam się wjechać tym na górę,
ale czekaj, czy coś faktycznie tutaj będzie? Udało nam się przejść do kolejnego pomieszczenia. A tu są normalnie wszędzie kraty, tak jak w prawdziwym więzieniu. Więc przydałoby się teraz wypić podkę na szybkość. Będziemy mogli bardzo szybko biegać. Ej, jakie to było dobre. O, co się teraz dzieje ze mną? Ej, energicki. No właśnie, dobra, teraz biegniemy sobie tutaj i musimy bardzo szybko dobiec do samego końca, bo jesteśmy teraz naprawdę bardzo szybcy. Tylko nie spaść, Jerry. No właśnie, nie możemy przy tym spaść, bo jak spadniemy, to będziemy musieli zacząć od początku, a raczej nie chcemy biec tutaj jeszcze raz. Ale ostatnie jakieś 3 skoki, 2, 1 i jesteśmy na miejscu, gdzie mamy kolejną drobinę. Ej, ja normalnie byknąłem po tym, co to było? A już teraz wchodzimy naprawdę bardzo wysoko. To jest dalej to więzienie. Okej, mam nadzieję, że nikogo tutaj nie będzie. I chyba nawet możemy porozmawiać z kimś przez telefon. Halo, czy ktoś tu do nas przyjdzie? Niestety nikogo nie widzę. Dobra, ej, musimy się do wentylacji jakoś dostać. I z tej strony widzę magazyn, do którego musimy wejść. Dobra, Sam, musimy otworzyć te drzwi. Ja to raczej się otwieram. Wow, i co to takiego będzie? Ej, nie ma tutaj nikogo. Drabina! Właśnie, drabina, dobra, drabinę musimy sobie na pewno wziąć. Pomóż mi ją tutaj przenieść, dwie osoby sobie ją weźmiemy. O, dobra, to jest... Okej, dobra, przez te drzwi jakoś spróbuj przejść, to po pierwsze. I już prawie jesteśmy na miejscu, żeby ją idealnie tutaj postawić. Ej, a tych drzwi nie da się jakoś otworzyć? To jest w ogóle jakiś laser, przez który nie przejdziemy, bo nie mamy tajnej karty. Być może będzie tutaj u góry, więc rozwalam jak najszybciej i wskakujemy do góry na drabinkę, żeby dostać się kolejny raz do wentylacji. Pod nami są kolce, a ja się po tym normalnie ślizgam, to przez to, że tu jest jakiś wielki wentylator. Dobra, Samu, dasz tutaj jakoś doskoczyć do mnie? Tak, jak na lodowisku się czuję, no właśnie, tak babcią jeździłem. Mega dziwne to jest, ale wchodzimy sobie cały czas wyżej, więc wreszcie powinniśmy wyjść na jakąś powierzchnię, bo mamy już dość powoli tego więzienia. A na samym końcu podobno czeka nas coś epickiego, więc koniecznie oglądajcie do końca. Wiesz co, Simon? Wydaje mi się, że w to chyba nie można wchodzić, ale co o tym ej, myślisz? Ej, tu możesz przeskoczyć, Jerryciego, uwaga, spróbuję. Dobra, lepiej tego nie robić, bo ja widziałem, że tu jest napisane zamknij zawory i właśnie taki jeden tutaj mamy i jeszcze są chyba jakieś dwa kolejne. Dlatego od razu przejdziemy do kolejnego i gdzieś tam właśnie na dole jest ostatni. No i skoro wszystko jest już zrobione, to teraz będziemy mogli stąd wydostać. No i powiem ci, że jestem naprawdę mega ciekawy, gdzie my teraz będziemy. Skręcamy sobie gdzieś w lewą stronę i znowu mamy tutaj wentylację, tylko musimy bardzo na nią... Szybkie. Ej, to jest mega, mega szybkie. Dobra, Samu, skacz i uważaj, żeby przypadkiem nigdzie nie wpaść. Wlatujemy sobie teraz tutaj i to jest chyba ostatnie miejsce, do którego musimy wskoczyć przed wyjściem z tego więzienia. Dobra, Samu, czy ty możesz tutaj wyskoczyć? Dawaj, złapię cię. Jeszcze jeden skok. Ty nie dasz się. Ej, no gdzie ty? O, dobra, jesteś wreszcie tutaj. Spadamy na dół. Dobra, ej, czy się... to za furka? Ej, znowu zmieniliście się w samochody i teraz chyba będzie walka z szefem tej restauracji. Tylko najpierw musimy sobie podlecieć po tą bazukę. Ej, co ja tutaj dostałem jakimś nabojem od kogoś? Nie, Jerry, odjedzie przez mnie. Ej, dobra, uciekaj od niego, dobra, mam naprawdę szybką furkę. Strzelamy teraz do niego pomidorkiem, zaraz dostaniesz banankiem i wszystkim, co jest możliwe, bo nikt nie jest w stanie nas pokonać. A to za to, że robi bardzo złe jedzenie. Samo strzelaj do niego ostatnie dwa naboje i chyba udało nam się go pokonać. Ale mu samochód normalnie wybuchł. Wyjeżdżamy sobie naszym samochodzikiem właśnie do tego miejsca, żeby spać w jakiejś ogromnej zjeżdżalni. O, moja głowa, chyba teraz przywalimy sobie tutaj tu naprawdę bardzo mocno. Dobra, tylko żebym przypadkiem stąd nie wypadł. Simon, czy ty możesz wreszcie wyskoczyć z tej zjeżdżalni? Dobra, naprawdę bardzo wysoko poleciałeś. Ja już mam normalnie dość tych drabin. Co chwilę wchodzimy tylko po jakiejś drabinie. Ej, czy tutaj jest napisane wyjście i wreszcie tak, będziemy mogli stąd... proszę, proszę, dobra, proszę. Otwieraj te drzwi. Faktycznie, mamy tutaj teraz jakiś wiatrak, który prowadzi nas na górę. Tylko uważaj na te lasery i nie możemy teraz zginąć, bo inaczej będziemy musieli zaczynać od początku. Ostatni laser jest właśnie w tym miejscu i damy radę to przejść bez żadnego problemu. I wreszcie widzę wyjście z tej strony, tylko no nie, znowu jest nam potrzebna ta karta, tylko że my nie mamy żadnej karty, ale być może coś będzie po drugiej stronie. A myślę, że ta deseczka może nam się do tego bardzo przydać, tylko że właśnie spadła mi na dół. Kładziemy pierwszą, tym razem wszystko działa i ja nie będę szedł po kolejną, tylko od razu przestawię sobie właśnie w tym miejscu. Jakie piękne te IQ, co no, jest? Dobra, to było naprawdę mega dobre, że mi nie spadło na ostatnim szczebelku, udało nam się. I wreszcie otwierą nam się ostatnie drzwi do jakiegoś... Ej, to jest jakiś wielki robot teraz. Dobra, strzelamy do ciebie wszystkim, co mamy. Cyk, wszystkie naboje lecą. Jeśli uda nam się go pokonać, to uciekniemy wreszcie z tego strasznego więzienia. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj wracać samą uważę, bo nas strzela teraz. Już prawie udało mi się pokonać pierwszą rękę. Tak jest, jedną rękę już rozwaliłem, została ostatnia. I to będzie prostsze niż myślałem, bo właśnie rozwaliłem mu drugą rączkę i cały ten robot normalnie wybucha we wszystkich miejscach. Wjeżdżamy z samochodem do garażu i bierzemy jeszcze lepsze auto, czyli takie epickie słowo.
złotowskie, co ty myślisz, jedziemy Simon? Dawaj, Jerry, już do niego wsiadłem. Dobra, no to ruszamy w drogę i czy ja teraz rozwalę normalnie bramę? O, ale przywaliłem! W sumie to nie musieliśmy jakoś mega daleko jechać, ale dalej jedziemy naszym prywatnym samochodzikiem, który mi się bardzo podoba. Czy ja wjadę tym jakoś po drabinie? Okej, na szczęście normalnie tutaj wejdziemy. I chyba na górze będzie czekał na nas helikopter, dlatego wskakuj tam jak najszybciej, bo jestem mega ciekawy, jak to wygląda. Jeszcze trzeba do ciebie, bum, z rakietnicy. Chciałbyś bananka, bo jabłuszko, Simon? Oczywiście, Jerry, że tak. Dobra, ale w sumie to już tam jest niepotrzebne, bo musimy teraz stąd odlecieć. I czy my właśnie jesteśmy na miejscu? Tak jest, tutaj jest ten helikopter i chyba udało nam się stąd wydostać. Dlatego Simon, zapraszam do środka. Jeśli taki odcinek wam się podobał, stawcie łapkę w górę i subskrybeczkiem. A my się widzimy w kolejnym odcineczku. Narka!